To twój szczęśliwy dzień. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mogła pogadać z Bridget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłaś się wybredna? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Tout le monde ici là te connaît, Michel. Il te gagne à nous, tu te songes la vie sous il là. Avant la meilleure lève. Ty jesteś wi? Czekaliśmy na ciebie. To z tobą miałam się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyj to pogrzeb? To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla ciebie? Chcę pogadać z Brigitte. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. Sauté tant qu'on l'a toujours fait. Il n'a pas fait aucun sens pour ce licogna. Just done. Moi, je vous dis. Sprzedajecie tu mięso? Naprawdę? Ou actuellement, le haché cake? Qui ça l'a fait là? La pessie est intelligent, il semble. Chukam Placida. Placide. Gardez ici là. Do, do, ti, pi, ti, mama. C'est vous-même, continuez. Placide, gardez-la. Ty jesteś Placid? Chcę gadać z waszym szefem. Chcę rozmawiać z Brigitte. Ale przysłali cię do mnie. Powiesz mi więcej o zleceniu? Ta, ale nie tutaj. Chodź. Gdzie idziemy? Pacyfika. Niezwykle kontrowersyjne miasto w mieście. Brudna sprawa na mapie Pacyfika. Ostatnia szansa na rozwój. Dowiemy się tego. Witamy w Pacyfice. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy, bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje i Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste.
A teraz? A teraz zajęli je animalsi. Hey, Placid! We can start out the pilot! Okay, mon palvini pita. Gran Erta. Placid, petit. Upadł bezwen. Nie loki je lipi mal. Pete ma ze zebu, ma ponowują respons. Merci. Idziemy. Już blisko. Merci. Gdzie o mini? Bardzo dia. Me utyci. Wita, Emili. Me papie. Miałeś już do czynienia z animalsami? Ta. Bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z Gim? I dlatego ja. Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego. Nie wychodzą poza Gim. Wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina, tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Fila, co ty odpierdalasz? No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Czemu nie wysłaliście ludzi do Gim? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tech od Wiktora. To wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. Czyli jesteś też Reaper Dokiem. Ma to coś wspólnego ze zleceniem, czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To nic ważnego. Jest uszkodzony. Bo dostałam kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Ani razu nie zapytałeś mnie o kompetencje i doświadczenie. To nie jest rozmowa o pracy. Zrobisz dla nas jedną prostą rzecz. Co konkretnie mam zrobić w Gim? Furgonetka. .30507. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. Zaawansowany tech. Nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Placid! Batman Kelly abdysan okoi. Feme potla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrenerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Ta. Zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięta do rezoały naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem.
Przez zęby będę wiedział, słyszał to samo co ty. Przeprowadzę cię przez Lim. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie, kim jest ten netrunner w GIM? Czego chce? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie? Chcesz mi sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze powinnam wiedzieć? W pobliżu GIM są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. Okej. Okay. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko okej. Moi ludzie, pogadaj z nimi. Ty jesteś V? Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż, z tyłu. Cii, tylko nie rób za dużo szumu. Dzieje się tam coś ciekawego? Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? No, raz pojechali po zaopatrzenie.
Co? Patrz. I chuj im z tego przyjdzie. Jestem w środku. Widzę. Sprawdź furgonetkę. Jasne. Kto to był? A jak myślisz? Detraner, którego szukamy, próbował cię skakować. Zakładamy ci dodatkowy lot. Na razie wszystko pod kontrolą. Aha, czyli już wie, że tu jestem. Główna hala. Rozejrzyj się za furgonetką. Iść na zwiady. Nie rób za dużo szumu.
załatwione? Okej, widzę ją. Bo Sasquatch się wkurwia. Te, poszło gładko. A w ogóle, to teraz Sasquatch siedzi w kinie. Kumasz? Lepiej tam niż tu. Skoro widzisz to samo, co ja, powiesz mi, co widzimy? Mapa przepływu danych w Pacyfice. Namierzają naszą sieć. Czyli kto? Netwatch. Zawsze chcą nam się dobrać do dupy. Czego dokładnie szukają? Wewnętrznych fortec danych. Jeśli sforsują nasz lot, położą całą sieć, cofniemy się do czasów Bartmosa. Jak źle to wygląda? Nie wiem, ile już danych ściągnęli, ale mapa nie jest jeszcze kompletna. Dalej potwierdzają źródła. Okej. Co mam robić? Musisz dotrzeć do ich agenta. Teraz łatwo go namierzyć. Popatrz na mapę. Jest w kinie. Wycofaj się. To nie twoja wojna. Mord. Co jest? Co się dzieje? Odciął nas. Już wie, że tu jesteś. Idź po niego. Okej. A jak już go znajdę? To ci powiem, co robić. Agent próbuje cię odciąć. Animalsi zaraz tu będą. Możesz przejść szybem windy na lewą stronę lobby. Wtedy cię nie zobaczą. Nie bój nic! Trzeba znaleźć tę dziwkę! Gdzie się chowa moja suka? Wyłaź! Wcale cię nie pobiję! Obiecuję! Thank you.
walić to. Jak? Co się dzieje? Będziesz miała towarzystwo. Przeskanuj ją od razu. Aż tak źle? Sid, co się dzieje? Agent Netwatchu, próbuje cię zhakować. Zajmę się tym, a ty rób swoje. Kogo nie utrzyma. Animal stoi go prąd. Załam ją.
inne trenery. No, ona ma chyba dość. Placid? Hej, spokojnie. Co zrobiłeś? Teraz możemy porozmawiać na osobności. Przerwałem łączność w Pacyfice. To nam da trochę czasu. Ale musimy dogadać się szybko. Nie przyszłam rozmawiać. Miałaś pasażera, prawda? Widział i słyszał to, co ty, a ty robiłaś, co ci kazał. Nie wiem, ile płacą ci Voodoo Boys. Ale możemy się dogadać. Próbujesz mnie kupić? Nie. Chcę ci po prostu przedstawić kontrpropozycję. Nie ma się co oburzać. Zresztą akurat Voodoo Boys nie poznają się na zawodowej uczciwości. Są w Night City od lat, a dalej rozumieją tylko plemienną wyspiarską lojalność. Nic z tego. Interesuje mnie tylko rozmowa z Brigitte. Mam do niej sprawę. Mamam Brigitte i jej przydupas T-Neptun od kilku dni są uwięzieni w lodzie, którym obudowaliśmy ich sieć. A ty jesteś tu po to, żeby ich uwolnić. Wiesz, czemu ci tego wszystkiego nie powiedzieli? Bo jesteś ranion. Szmata. Tak Voodoo Boys nazywają ludzi spoza gangu, którzy dla nich pracują. Kiedy tylko przestaniesz być potrzebna, załatwią cię. Masz jakieś dowody na to, że Voodoo Boys chcą mnie wystawić? Oni już cię wystawili, kiedy pozwoliłaś im się podpiąć do siebie. Razem z pasażerem wpuścili ci wirusa. No jakby przy tym był. Urabia cię, nie czujesz? Miały być dowody. Poza tym wiedziałabym. Sprawdź sama. Zrób sobie podstawową diagnostykę systemu. Okej. No i? Wszystko w porządku. Nie ma śladu żadnej... Teraz zrób jeszcze raz i porównaj z poprzednim wynikiem. Są identyczne, prawda? To kopia, a nie prawdziwy skan. Co macie do Voodoo Boys? Wiesz, ile ataków za Blackwalla zneutralizowaliśmy w zeszłym roku? Mam zgadywać? Nie wiesz. Poza nami nikt w Night City tego nie wie. I nie chce wiedzieć. Ludziom wydaje się, że Blackwall to naprawdę mur. Postawiony raz na zawsze. My znamy prawdę. Wiemy, że to tylko prowizorycznie połatane drzwi. A Voodoo Boys bez przerwy szarpią za klamkę.
Okej. Co proponujesz? Kompromis. Usunę wirusa Voodoo Boys z twoich systemów. Później uwolnię Mamę Brigitte i T-Neptune. Wybudzą się jak gdyby nigdy nic. A ty pozwolisz nam spokojnie odejść z danymi, które zebraliśmy. To jak? Bo nie mamy już za dużo czasu. Będę się trzymała swojego planu. Hej, Vi. Wszystko w porządku? Co się stało? Ten korp miał rację. Voodoo Boys wyruchali cię. Kiedy tylko dałaś im dostęp do sieci netłoczu, wypalili wszystkich agentów. I ciebie też. Może to Biochip znowu mnie uratował. Lassie, ty nie brał tego pod uwagę. Może, w takim razie nie ma za co. Myślisz, że Voodoo Boys uwolnili Brigitte? Na pewno taki był plan. I dzięki tobie wypalił. Nic dziwnego, zrobili z ciebie jebanego kamikadze. No ale kto bierze się za zlecenie od Voodoo Boys? Oczywiście, że Placid wziął cię za śmiecia z ulicy, o którego nikt się nie upomni. A ty co myślisz? Bo jakoś łatwo ci o tym mówić. No teraz akurat wyglądasz jak gówno. Ale miewasz też lepsze dni. Dzięki. Dobra. Idziemy do Batis Hotel pogadać z Placidem. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. Avec Kadafsa. Il s'est juste un vagabond la vie. Pas de monde qui peut aller garder. Oh, kurwa! Żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Mogę cię zawieść. To jedziemy. Wsiadaj. Rozczarowany? Chciałeś, żebym po prostu zrobiła swoje i zdechła. Tak. A teraz chcę wiedzieć, co poszło nie tak. Zdjęliśmy 10 agentów Netwatchu. Zniszczyliśmy ich sieć i BBS-y. A ty wyszłaś stamtąd żywa. Chyba to zjebałeś. I co na to, Brigitte? Asie, musimy zejść na dół.
To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać jej ze sobą do krypty. To zwykła Ranion. Widziałaś jej skany? Widziałam. Soti, Konia. Fetutmun Soti. Czyli to ty jesteś Brigitte. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. No, a czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. To może trzeba mnie było nie wypłaszczać. Gdybym tam była, nigdy nie naraziłabym biochipu. Jeśli jest w dobrym stanie, damy ci za niego uczciwą cenę. I coś ekstra za straty moralne. Biochip nie jest na sprzedaż. I nie możecie mi go odebrać siłą. Był w kiepskim stanie jeszcze zanim trafiłam do GIM. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłam nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? Jak do nas trafiłaś? Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Ej, chyba już dość dla was zrobiłam. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym? Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Okej, możemy iść. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych, mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach. Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip? Nie dałam mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra? Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Ville Courant. Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. A, to znaczy, że macie własną wersję interfejsu Syntechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhandem. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałam o niej. O,
Niby gdzie. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Black Wallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Ej, zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Black Wall. To teraz już wiesz. Direction tutaj. Connected. Connection stable.